Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to Ciało, Umysł i Duch. Czytając pierwsze litery, cud. A więc Zygi z Teksasu tak nazwał u Zosi na cudzie, więc witam Państwa na cudzie. No i będziemy mówiły o tak zwanym cudzie, ale natura jest cudem, ale to nie cuda, to natura. Przed Państwem Patrycja Rybarczyk. Patrycja jest u mnie drugi raz. Poznałyśmy się jakiś czas temu, a jak się poznałyśmy, to zaraz o tym opowiemy. A ty jak możesz, Patrycjo, powiedz kilka słów o sobie. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja kilka słów o mnie. Ja generalnie bardzo interesuję się takimi naturalnymi metodami, jak uleczyć własne ciało, jak poprawić swoje zdrowie. I właśnie Zosia pojawiła się też tak w odpowiedzi na takie moje pytanie, dlatego też tak żeśmy się poznały, jako taka Zosia tak mi się przyszła po prostu do mojego życia jako odpowiedź też, bo ja będąc pewnego razu u mojej pani doktor, zobaczyłam u niej plasterki takie okrągłe, które miała naklejone na ciele. Zaraz pokażę, o jakie to plasterki chodzi. Takie kółeczka. Właśnie miała dokładnie miała właśnie w tym miejscu przyklejone. I tak mnie to zainteresowało, ale jakoś tam o czym innym się toczyła rozmowa i po prostu jakoś mi to tak zastanowiło mnie, ale nie zadała mi pytania w ogóle, o co chodzi. Ale jak wyszłam od niej z gabinetu, jakoś mi to nie dawało spokoju. I ja później wyjechałam za granicę i miałam dużo wolnego czasu i po prostu pytałam siebie, Milena, proszę cię. Pytałam po prostu siebie o co to w ogóle było. Cały czas mi to po prostu nie dawało spokoju, te plasterki. No i pewnego razu przeglądałam sobie, chyba YouTube'a mi się wydaje, albo Facebook, nie, na Facebooku, a był po prostu transmisja, była z YouTube'a na Facebooku. I zobaczyłam te plasterki i tam Zosia była z panią Iwonką i rozmawiały o tym. I ja sobie myślę, jeju, przecież to jest to, nie? I był podany numer telefonu i zadzwoniłam do Zosi i w ten sposób żeśmy się poznały. Ja zamówiłam te plasterki. Zaczęłam się okleić tymi plasterkami i po prostu już w pierwszym tygodniu nastąpił efekt wow. Ja się borykałam wtedy z taką nerwicą lękową. Miałam bardzo dużo jakichś takich myśli dziwnych, cały czas napięcie w ciele. No i po prostu to po pierwszym tygodniu generalnie ustąpiło. Gdzieś tam jeszcze nawracało, wiadomo, później, ale to już nie było tak silne, jak było do tamtej pory. No i to po prostu od tego się Zosia zaczęło, nie? Później robiłyśmy też z Zosią różne tam sesje indywidualne, miałyśmy parę rozmów takich oczyszczających. I po prostu tak to było. Mi ustąpiły bardzo bóle głowy, takie napięcie w ciele i taka wróciła taka jakby trzeźwość umysłu. O tak. Zaczęłam być po prostu znowu, powiedzmy, sobą. I już mi nie było jakby strach wyjść do ludzi i po prostu nie bałam się wyjść po zakupy, bo wiedziałam, że po prostu jakby wszystko wraca na swoje tory.
A te plasterki to, to się okazały takie magiczne rzeczy. Nowa technologia. To jest akurat X39 z firmy Lightweight. Tak, ich jest więcej rodzajów, tam są różne, można sobie różne protokoły stosować, zależy co tam się chce, ale głównym u nich po prostu, głównym produktem i takim sztandarowym to jest właśnie X39 i od niedawna jego współtowarzysz X49. One powodują to, że u nas się produkują komórki macierzyste. I jeszcze później, jak już stosowałam te plasterki, to było latem, już stosowałam je chyba pół roku, cały czas mi jeszcze tam coś tak nie pasowało intuicyjnie, znaczy w sensie nie w tych plasterkach, tylko po prostu ja czułam, że mi coś brakuje, że mi brakuje tak jakby do pełni ich działania, bo wiecie, organizm sobie może wszystko wyprodukować, nie? Ale on musi mieć z czego to wyprodukować. I pamiętam, Zosia wtedy organizowała w Bolesławcu, to było... Festiwal, tak. Ja mówię, też byłaś zabiegana wtedy i ja do ciebie dzwoniłam, mówię, Zosia, proszę cię, ja potrzebuję jakiegoś dobrego pożywienia. Ja potrzebuję, bo ja czuję, że te plasterki, one by jeszcze lepiej działały, jakby miały po prostu jakąś, po prostu jakieś budulce, coś z czego mogą to nabudować, nie? Bo wiadomo, że one potrzebują komórki macierzyste, z czegoś muszą powstać, zdrowe i tak dalej. Także a plasterki działają w taki inteligentny sposób, że one sobie po prostu organizm jakby wie, co ma pierwsze naprawiać, o tak, co jednak jest najbardziej potrzebne i po prostu, no ale też musi z czegoś to umieć naprawić. I Zosia mówi, dobra, ja teraz jak zadzwoniłam do ciebie właśnie o ten, żebyś coś tam znalazła. Ja mówię, dobra, ja teraz nie mam czasu, zdzwonimy się po festiwalu. Ja mówię, no dobra, nie? No i ten festiwal był w toku, ale Zosia zadzwoniła, mówi, słuchaj, mam. No i wtedy właśnie było to. Było to, zielonki i to jest jęczmień, a tu jest chlorella. No i to się zaczęła po prostu druga miłość, nie? Bo to są produkty, które doskonale odżywiają nasze ciało, które uzupełniają doskonale nasze braki, które oczyszczają nas oprócz tego i pomagają usunąć to wszystko, co nam nie służy i pomagają po prostu to wydalić. Więc to był po prostu strzał w dziesiątkę i uzupełnienie tych plasterków, nie? Bo one po prostu czuć było, że działają lepiej, nie? Że szybciej, że bardziej efektywnie, widzisz te efekty. No i powiem wam, że wiecie, do dobrego się człowiek bardzo szybko przyzwyczaja i mi to chyba jest natura każdego człowieka, że my jakby uznajemy to bardzo szybko za takie jakby stan naturalny, nie? No i mi się tam poprawiło, było okej. Okay. Ja w ogóle też jeszcze mam mięśniaka na macicy i on był też ostatnio zwłaszcza źródłem moich takich dużych problemów. Wtedy, kiedy piłam, do czego zmierzam? Bo ja, jak już było wszystko ok, w porządku, tu jakoś trochę mniej zaczęłam pić ten jęczmień, plasterki gdzieś mi się skończyły, a to wiecie, jak już jest wszystko ok, no to tam to jest ok, nie? Jakoś to życie tu, tam szybko w biegu i po prostu... Tak trochę mniej, coraz mniej, coraz mniej, przestałam się po prostu okleić tymi plasterkami. Na szczęście ten mój mięśniak, jak został wykryty, on się w ogóle, to dobre parę lat temu, bo dobrze, 7 lat temu, tak, no to on miał już
8 na 9 centymetrów. I on cały czas jest tak samo, czyli on nie rośnie. I on mi generalnie nie dawał żadnych objawów do pewnego momentu. Ja teraz w grudniu miałam 3 krwotoki, niestety z jego powodu. Przypamiętało się do mnie tam trochę różnych nieciekawych rzeczy, w sensie jeszcze zapalenie jakieś tam, endometrium między innymi i no i tam miałam jakieś jeszcze łyżeczkowanie w szpitalu, bo też no wiadomo, trzeba sobie musiałam też szukać jakiejś pomocy na CITO, że tak powiem. I na CITO, przepraszam Cię Zosiu, na chwileczkę, moment. Ja jeszcze dodam Państwu, że Patrycja, jak zmagała się z tym mięśniakiem, zaczęła się oklejać, pewnie o tym powie, to ten mięśniak, jak pojechała do Pani doktor do kontroli, rozdzielił się bardzo na 3. Ja mówię, powiedziałam w międzyczasie o tym, że ten mięśnik po pierwszym używaniu tych plasterków i zielonek rozdzielił Ci się jakby na 3. Tak, tak, tam na 3 części. To był taki symbol tak wchłaniania, że już się dzieje coś dobrego. Tak, tak. I później, no ja tam byłam u, wiadomo, szukałam pomocy u lekarza, bo jak się dzieje coś takiego, no to, że tak powiem, zanim ty osiągniesz jakiś taki efekt, wiecie, z natury, no to niestety trzeba czasu, a tu tego czasu nie było, więc trafiłam do szpitala. Tam miałam łyżeczkowanie, żeby to krwawienie zatrzymać, ale to mi pomogło na chyba 2 dni. Ja po 2 dniach byłam z powrotem w szpitalu z krwotokiem, leki przeciwkrwotoczne. Leki przeciwkrwotoczne. No. Po prostu jak trzeba, Zosiu, to no normalnie, tak. Ja nie wiem. No tak, tak. Ja to zawsze powtarzam, wiesz co, jak trzeba, to się dzieckiem i mężem nie pochwalić. Po prostu nie ma takiej opcji. Tak, leki przeciwkrwotoczne i no i niestety to też mi dało na krótko jakby pomoc, bo jak wyszłam ze szpitala, no to był spokój przez tydzień i kolejny krwotok, nie? Ja wtedy, ja już myślałam, że będzie dobrze, wyjechałam za granicę. Niestety musiałam tam też się udać do szpitala, wyniki i w ogóle i to wszystko, no też jakieś takie leki doraźne. Dostałam też jakiś antybiotyk, bo się okazało, że jakieś zapalenie się wydało, także było nieciekawie. Wyniki jak mi zrobili, to ja miałam hemoglobinę troszkę poniżej 8, 7 chyba, 9 czy jakoś tak. Także mało co się nie skończyło przetoczeniem krwi. Na szczęście to się tam jakoś w miarę ten krwotok uspokoił i szybko, jak tylko to się po prostu uspokoiło, ja szybko wróciłam do Polski. I mówię, nie no, teraz to już żarty się skończyły, nie? I po prostu zadzwoniłam do Ciebie, mówię, Zosiu, proszę Cię, ratuj, bo po prostu to nie da rady. Też nasza kochana Ela, która mam nadzieję, że nas ogląda, też miała tam swój udział, bo też się do niej zwracałam o pomoc i tam było oczyszczenie, wzmacnianie energetyczne też i naprawdę jestem Ci, Elu, bardzo ogromnie wdzięczna. I wiecie co, i Zosia mi po konsultacji tam poleciła mi znowu terapię plasterkami, żeby po prostu zmobilizować ten organizm, żeby sam po prostu zaczął działać, bo ja czułam, że ja w ogóle nie mam siły. Znowu wróciły zielonki, tak ze no 2-3 razy dziennie, tak porządnie, z kopia tej łyżki, gdzie to jest, normalnie się tam bierze 5 gramów, to chyba jest łyżeczka, nie Zosia? Powiem Ci, że ja już teraz i tak piję dużo więcej, więc ja nawet nie patrzę teraz na jakieś takie ilości gramatury. I te plasterki przede wszystkim. I powiem Wam, że w ciągu miesiąca, bo to mój ostatni krwotok był na przełomie roku,
Więc w ciągu miesiąca generalnie moje wyniki się poprawiły tak, że ja w ogóle jestem w szoku. W sensie ja miałam w ogóle wszystkie testy wątrobowe niedobre. Płytki krwi, jak jest norma do 440, ja miałam prawie 1000. Mój ginekolog jak to zobaczył, powiedział, że naprawdę w sprawie natychmiast do hematologa mam iść. Hemoglobina niska, no dużo. W związku z tą hemoglobiną tam to wszystko było zaburzone. No wiadomo, żelazo i te inne historie, no to było kiepsko. Więc w ciągu miesiąca powiem wam, że ja mam hemoglobinę 11,5, gdzie w ogóle to naprawdę niektórzy potrzebują przynajmniej tych 2-3 miesięcy, żeby się odbudować. Płytki krwi mam w normie, także wszystkie testy wątrobowe w normie. Także naprawdę ja jestem ogromnie wdzięczna, że po prostu istnieje takie coś jak plasterki i zielona żywność, bo ja bez nich na pewno tak szybko do formy bym nie wróciła. To ja jestem tego pewna i przekonana. Ja w ogóle miesiąc temu ja nie mogłam iść na spacer, nie mogłam z łóżka, ja nie miałam siły. Ja leżałam w łóżku i ja nie mogłam, ja po prostu to było po prostu, ja nie mogłam obiadu gotować. Bo to było taki wysiłek, naprawdę, że ja mówię, matko kochana, do czego po prostu to się człowiek, znaczy do czego się doprowadziłam, w sensie takim, że no troszkę zaniedbałam. Ale wiecie, jak jest dobrze, nie? A dopiero zaczyna się to doceniać tak naprawdę, jak się coś zaczyna walić. I powiem wam, że wydaje mi się, że to było taka lekcja, że ja na pewno nie zapomnę do końca życia, bo no bo to najadłam się tyle strachu, że po prostu ja już inaczej to chyba organizm nie mógł, już inaczej chyba organizm po prostu nie mógł powiedzieć, nie? Mhm. Że już dosyć, że już dosyć i po prostu trzeba wrócić i no i tyle, nie? No, nie wiem, co jeszcze, Zosiu, mogłabym tutaj powiedzieć. Dodać, że ja widziałam ten strach, nawet ci o tym tak mówiłam, że ty się bałaś, że się wykrwawisz zwyczajnie. No, no tak, Zosiu, bo ja poszłam, powiem ci, ja jak poszłam do szpitala, słuchaj, to od razu mnie tam poszłam na oddział ginekologiczny, to później mi pani kazała zejść do recepcji, bo tam trzeba było się jeszcze tam jakieś dokumenty wypełnić, ja powiedziałam, że ja siedziałam na stołku i powiedziałam, że ja nie pójdę, bo ja po prostu dla mnie każdy krok to było wykonalne, bo po prostu to było coś, to było okropne, to było takie przeżycie straszne, nie? Ja tylko mogłam siedzieć albo leżeć, bo po prostu to było normalnie pompa, nie? Że tak mogę powiedzieć, naprawdę. No, a dzisiaj po prostu ja wróciłam do pracy, normalnie pracuję, funkcjonuję, mam siły w końcu, chodzę codziennie na spacery, także naprawdę wróciło życie, nie? Bo wcześniej, miesiąc temu, to w ogóle nawet nie było takiej mowy, nie? To nie było w ogóle mowy o czymś takim. Ja w ogóle nie sądziłam, że ja tak szybko dojdę do formy, że coś takiego może w takim szybkim po prostu tempie nastąpić. Jeszcze chciałam wrócić do tego, co powiedziałaś, bardzo ważnego, co robi około 80% ludzi. Jak im się poprawi. Tak, tak. A jeżeli ta pierwotna przyczyna jest jeszcze, to jeżeli wrócimy do tak zwanego normalnego życia, to ona powróci. To tak, o tak. Zielonkach, co mówisz, no ja piję czwarty rok zielonki. Mhm. Dla mnie jest to sposób na życie. Jest to dożywianie. I pytają się, skąd miałam tyle energii, nie? No wiesz, sama jak pijesz rano taki złychy power, chlorelli do tego, że to jest gęściutkie. Tak. No właśnie ja dlatego nie zamierzam przestać, bo ja wiem, że mój organizm jest doczyszczony i jednocześnie detoksyfikowany, czyli dwie rzeczy trzeba zrobić. Dożywić i oczyścić jednocześnie. Tak. I to robię. Ale teraz wiesz,
Wiesz co, teraz jesteśmy na tym detoksie takim grupowym naszym, nie? No właśnie. I powiem ci, że ja jak wypiję w ogóle rano taką wielką flaszkę sobie, jeszcze teraz mam akurat sam jęczmień, ale rano jeszcze piję z chlorellą, to powiem ci, że jak ja przychodzę z pracy około tam pierwszej, to ja w ogóle nie jestem, w ogóle, ja w ogóle w pracy nie mam ani chęci podjadania, ani, no tylko, że jest zimno, bo ja pracuję też na dworze, mimo tego, że po prostu jest taka pogoda, mi się nie chce jeść. I mówią, że, zielone, że chlorofil, że wychładza, nie? Dużo jest takich opinii. A to Tak, tak. wcale, powiem ci, nie jest prawda. Ja czuję, że ta wątroba w ogóle inaczej pracuje. I wiesz co? I powiem ci, że daje mi to niesłychaną lekkość Tak, tak. te 3 dni i wiesz co, i taki humor No. jeszcze lepszy niż normalnie i pozytywne myślenie, jak się w ogóle umysł oczyszcza, nie? Jak nie jesz w ogóle, jak w ogóle ten mózg inaczej funkcjonuje. Znaczy w sensie nie jesz, no jemy, bo to jest pożywienie, No, to jest ale czyste wiesz, jedzenie, tak. ale nie zanieczyszczasz się, tylko po prostu Tak. wprowadzasz czyste, nie, jedzenie. Więc jakie to jest niesamowite, co potrafi po prostu ta zielona żywność z nami Zrobić. zrobić, nie? Ja może dodam Państwu, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Witam muzykalnego Andrzeja, Wiolę Głabłowską, Nikę, witaj. Witaj Danusiu i Ela z nami jest dzisiejska. Witaj Elu. Wiesz, chciałam. Witaj Dorota Słonina, witaj Dorotko. Ja chciałam powiedzieć Państwu, że ja mam grupę na WhatsAppie, jestem ekspertem, doradcą spraw zielonej żywności i mam ponad 300 ludzi, którymi się opiekuję, którym doradzam. No i padłam na pomysł, żeby stworzyć 5-dniowy detoks samych zielonek. My nic nie jemy. Wystartowaliśmy w poniedziałek o 7 rano, wstałam, zrobiłam tego szejka. Chodzi o energię grupy. Jednak jest czuć tą energię, że nawet jak się tam komuś zachce jeść, to gdzieś ta energia grupy trzyma. Także planujemy 5 dni, niektórzy może pociągną więcej, ja chyba też, i w Ja chyba pełni też. startujemy z odrobaczaniem, bo to na takie właśnie czyste, zalkalizowane nie będzie takie to niedogodne. Także mamy grupę swoją zielonkową i zapraszam Państwa dziś o 19:00. Będą refleksje i podsumowanie naszych dziewczyn detoksantek, jeżeli chcecie usłyszeć. A tu chciałam nawiązać odnośnie plasterków, bo ty jesteś tym żywym przykładem, świadkiem mojej z kolei historii. Ja pojechałam do Patrycji, do Chorwacji na urlop i poszłam pierwszy dzień na plażę. Tam są plaże kamieniste i pierwszy raz poszłam w tych butach, a drugi raz nie wiem, co mi odbiło, bo to inaczej nie można nazwać. Poszłam bez butów po takiej płycie. I szłam, i w pewnym momencie, jakby mi ktoś haka energetycznego podstawił, kic na tył, na beton. Ale to tak mocno, ja nie chciałam długo wypowiedzieć nawet tego słowa wcząs mózgu, bo wiem, że się zasila czymś takim. No, chwilę się tam położyłam, ale jednak czułam, że na słońcu nie mogę być i poprosiłam, żeby mnie zawieźli do domu. Zadzwoniłam tylko do Patrycji, żeby włączyła klimatyzację i że ja upadłam, wracam. Słuchajcie, ja miałam tych plasterków nie brać, ale wzięłam, bo myślałam, słona woda, lato, będą się odklejały, nie ma takiej potrzeby. Już teraz wiem, że nigdy, nigdzie się nie ruszę bez plasterków, bo wiemy, jak to działa, i była świadkiem. Ja się okleiłam tu tył głowy, to na szczęście nie pękła. W innym przypadku ludzie, jakby byli na urlopie, znaleźliby się na bank w szpitalu, Patrycja. Po No, takim, na no bo pewno. to ja nie wiem, czy ten wstrząs nie był, powiem wam otwarcie. Nie wiem, tylko że ja mam takie zaufanie do prowadzenia i do tego, co właśnie o czym mówimy z Patrycją, do plasterków, to jest nanotechnologia. To jest terapia światłem. Prowokuje własny organizm do namnażania tych właśnie komórek macierzystych i do samouzdrawiania. No, takie jest proste, co jest dla wielu niepojęte.
Więc obklejałam się, ile było możliwe, i Patrycja była świadkiem. Ja po prostu jeździłam, pojechaliśmy do Italii, zwiedzaliśmy to miasto, to starożytne, rzymskie, w tym Rovinie, tak dobrze pamiętam? Rovin. Rovin. Więc gdyby nie te plasterki, kochani, na bank miałabym po urlopie. Oni by chodzili, a ja bym leżała w łóżku. A ja powstałam jak z martwych i pooklejana. Chodziłam gdzie tylko możliwe jak choinka, ale dałam radę. Dlatego mówię, że ta nanotechnologia, wielki ukłon dla Davida Schmidta, który w ogóle wynalazł to, wiesz, bo to jest medycyna w ręce. To jest tak niesamowite. Ludzie nie chcą wierzyć, wiesz. Przed audycją Patrycji mówiłam, że obtarłam sobie buty takie kowbojki, jak byłam podpisać umowę na wynajęcie gabinetu. Nie wiedziałam na pierwszej chwili, co mnie obtarło, a tak aż do krwi mocno. I od razu nie przykleiłam X39, bo zawsze na takie, jak miałam obarzenie na ręce, to 3 dni chyba i było, a byłoby brązowe i tak dalej. Także zrobiłam filmik, zrobiłam zdjęcie i nakleiłam ten X39 i zobaczymy, kiedy ta blizna zejdzie, bo jest blizna i zdjęcie zrobione. Także, no kochani, macie tu żywy, że tak powiem, przykład, gdzie można sobie, macie lekarza w ręce. Bo to chodzi, że to tak naprawdę nie te plasterki uzdrawiają, tylko organizm inteligentny, o czym mówiła Patrycja, sam się uzdrawia. Ale plasterki działają tak jak tu. Weźmy plasterek jak lustro. Odbija się światło pod czerwone i idzie komunikat do mózgu. Zosi trzeba zregenerować kręgosłup na przykład, bo mi po około 1,5 roku zregenerował się kręgosłup, co było niemożliwe w moim wieku po 16 latach pracy w opiece. No było niemożliwe, a jednak widzicie na filmach, jak ja tancuję, jak ja wywijam i w przeciwnym razie już powinnam się dzieci i wnuki przysłowiowe bawić, a ja jednak mam ten power, ale robię to. Ja używam właśnie zielonej żywności, używam również tej nanotechnologii. Już nie tak tymi protokołami, jak ty mówisz, ale chciałam też wspomnieć, o czym ty mówiłaś, żeby robić ten reset głowy. Jak ty mówiłeś, tak, jak to się uwalniało. To jest bardzo energetyki. Ważne. Tak, ja tak, miałam 14 bo, dni. Tak, bo nasza głowa, nasze myśli, to jest po prostu bardzo ważne, bo my też inaczej funkcjonujemy, też i na inną energię dajemy, a w związku z tym inną energię dostajemy z powrotem. Znaczy inną, tą samą, czyli jak po prostu jak myślimy negatywnie, to my też ciało słucha naszych myśli, nie? Podąża za uwagą, więc jak my co my dajemy, to dostajemy, więc no tutaj plasterki naprawdę czyszczą, zamiatają to i rozpuszczają naprawdę bardzo szybko, bo to reset głowy się robi 2 tygodnie, nie? To się tak. Ja to nazywam, że ten mu i rodowy to tak. Ja robiłam w sumie 7 razy w sumie, no, że ja się oklejam intensywnie, no już ponad 4 lata, bo plasterki były pierwsze, później właśnie były zielonki, nie? Także kochani, bardzo się cieszę, że Patrycja mogła wam powiedzieć to świadectwo, bo kiedy do mnie zadzwoniła, że właśnie ma takie już wyniki, no ja by choć powiemy o tym ludziom, bo z pewnością wielu ludzi boryka się z tym i czasem wiesz, mnie coś zastanawia, że ludzie mówią, ale to drogie, ale jeżeli chcą kupić coś do samochodu, to siada często cała rodzina w internecie, wiesz? A może to kupimy, to droższe, to dłużej posłuży. Ale swoje auto, czyli ciało, to nie. Nie ma. Kochani, cena zdrowia nie jest dla mnie do negocjacji. Ja z tym nie dyskutuję. Ale to jest pierwsze. Wiesz, Zosiu, ja jeszcze tak jeszcze powiem ci, bo tak sobie przypominam w ogóle mój tok myślenia, nie? Bo to wiesz, tak szybko się wszystko działo wtedy. Zresztą, no i powiem ci, że ja w ogóle mi najbardziej zależało na tym, wiesz co, na tych płytkach krwi, pamiętasz?
Ja ci powiedziałam, że ich jest tak dużo i ja się bałam, żeby one mi się, wiesz, nie posklejały. Nie tyle myślałam o tej hemoglobinie, bo wiedziałam, że wiesz, odżywianiem, ziarnkami, że to się odnowi, nie? Że to wiesz, tam będzie miesiąc, półtora, dwa, nieważne, ale to wiesz, wróci. Ale mi bardziej chodziło właśnie o te płytki krwi, żeby one się nie sklejały, bo wiesz, bo jak to się skleja, no to różne rzeczy, historie się tam mogą dziać. I powiem ci, że mi bardziej na tym zależało wtedy i wtedy właśnie te energetyki karnozyna, glutation tutaj w tym kierunku, X39, 49, no wiadomo, to jest jakaś tam podstawa, baza, one zawsze muszą być. I powiem ci, że ja też nie myślę, naklejałam sobie właśnie te energetyki na tą krew, żeby to one po prostu ją rozrzedzić, dotlenić. I wiesz co, a X39 w międzyczasie mi wypadło w ogóle jakieś sprawa z kolanem moim coś. I ja mówię, a dobra, będę sobie to naklejać na to kolano, bo mówię, może mi to pomoże na kolano, co nie? Ale powiem ci, że jak ja zobaczyłam, to kolano mi się nie za bardzo poprawiło. Ale wiesz co, jak zobaczyłam te wyniki krwi, to ja mówię, aha, czyli tobie, Patrycja, potrzeba było wyjść z tej anemii jak najszybciej, a nie naprawić z kolano, bo ty bez kolana możesz żyć, ale bez tego nie. I pomyślałam sobie, że po prostu, zobacz, jakie to jest w ogóle mądre, nie? W sensie inteligentne, że po prostu wie, co ci trzeba naprawić w pierwszej kolejności. Nie? Że gdzie po prostu, co trzeba zrobić, żeby ten organizm przetrwał, a wiesz, jak najdłużej żył. A to podejrzewam, że z biegiem czasu i to kolano się naprawi, nie? Ale wiesz, no tutaj to po prostu takie było ewidentnie i dlatego ja byłam w ogóle taka zaskoczona tak szybkimi właśnie rezultatami. Też sama siebie później, wiesz, sobie poskładałam klocki, no to tak weszło, nie? No i dokumenty są na to. I mam to udokumentowane po prostu, także kto chce, to nie ma problemu, może. Patrycja, wspomnijmy, jak ja niedawno dałam wspomnienie mojego zdjęcia. Tak, jak ja cię wysłałam, ja mówię, Zosia, to ty? Kto to jest? 10 lat w ogóle do tyłu, jakaś babcia. No, ja jeszcze wtedy w Niemczech mieszkałam, byłam, chyba wtedy byłam właśnie na pierwszej festiwalu, czy można być zdrowym całe życie, coś takiego w Opolu. Marta Piotrowska z Rysiem, tym Piotrem Weganinem organizowali. Ja tam w ogóle zobaczyłam pierwszy festiwal, jak to wygląda gdzieś tam. To był chyba mój taki początek tej iskry, jeszcze o tym wtedy nie wiedziałam, nie? Tak, to było wtedy i to wcale nie było tak bardzo długo, bo ja nie wiem, czy to było 5 lat, czy 6, czy 4 to nie, bo 4 już zaczęłam używać elektrody na początku, chociaż możecie zobaczyć te filmiki u mnie starsze, które nagrywałam wcześniej, więc fizyczność, tak, ewidentnie. Dużo ludzi też bierze te komórki macierzyste, to są znane. Wszystkim prawie, że chyba. I często ludzie biorą, żeby się odmłodzić. A to, co powiedziała Patrycja, ale wiesz, odmładzanie jest, patrząc na mnie, produktem ubocznym, bo ja powinnam się starzeć, a nie wiesz, Młodnie. Ale słuchaj, ale to dobrze, Zosia, bo widocznie wychodzi na to, że ty w ogóle na nic innego nie chorujesz, nie? No to... No nie, na szczęście, także, ale wiesz, odznaczę sobie wszystko, żeby nie chorować i to jest takie istotne. I ja wiem, że największa inwestycja, najlepsza i która się opłaci jest w siebie i w swoje zdrowie. Żeby, jak byłaś w szpitalu, to wiesz, ja robię wszystko, żeby omijać lekarzy. Ja osobiście się nie badam, nie robię wyników, nie. Ja po prostu mam tutaj w środku, że tak powiem, ufność do tego, ale dbam o to, żeby on był dożywiony. Chlorella ma 42 elementy, sok chyba 44 w sumie, więc i witaminy z grupy B, J, selen. To jest niesamowite, ponieważ jęczmień rośnie w stanie Juta, po byłym jeziorze, na odpowiedniej wysokości geograficznej. Podlewany jest wodą strukturyzowaną stopniejących lodowców. Więc tam ziemia nie jest taka jak u nas, bo ludzie mówią, ja tu kupię tą trawę jęczmienną, czy ty w tak zwanych sklepach ze zdrową żywnością. Nie, ponieważ u nas ziemia jest wyjałowiona.
nie ma się co oszukiwać, a tam są i stosowany jest płodozmian i to nie tak, że jest zapotrzebowanie, bo jest duże zapotrzebowanie, bardzo dużo ludzi sama, wiesz, pije teraz zieloną żywność, się oszczędza też na jedzeniu tak naprawdę, jak popatrzysz, bo sama mówisz, wypiłam sobie szejka i nie jestem głodna, więc już odchodzi ten przysłowiowy obiad. No i ostatnio, Zosiu, powiem ci, że też w kontekście tego, co się tak w ogóle, wiesz, globalnie dzieje, ja wiem, że ty nie masz telewizora i może nie wiesz, ale wiesz, te wszystkie protesty i tak dalej, i powiem ci, że tak na dobrą sprawę, wiesz, dopóki mamy to jedzenie, nie, no to co oni nam mogą, nie? No dokładnie. Nas nie interesuje, wiesz, jakieś tam zepsute jedzenie i tak dalej, bo po prostu powiem ci, że ja na przykład kiedyś, jak szłam na zakupy, to wiesz, ja kupowałam jabłka, marchew, wszystko, wiesz, tu, żeby ugotować, a ja powiem ci, że jakieś warzywa, owoce, żeby tutaj, i powiem ci, że ja teraz jak przychodzę koło warzywniaka i ja mówię, no by trzeba było jakąś surówkę, nie, do obiadu, no i co? Ja nie wiem, wiesz, bo powiem ci, że nie mam jakby ochoty na to, rozumiesz? I mi jakby to też, zauważyłeś, że w ogóle to nie smakuje? Że to w ogóle nie ma jakby smaku, wiesz, tak jak kiedyś. Wiesz, że ostatnio natrafiłam w ogóle na jakiś taki, na Facebooku też coś tam, na której ze stron, że od 80, powiem tylko na przykładzie jabłek, ale tak jest ze wszystkim, że od 85 roku w jabłkach do dzisiaj wartość witaminy C zmalała o 75%. Wyobrażasz to sobie? To zamiast zjeść kilogram jabłek, teraz musisz zjeść 7 kilo, nie? No, dokładnie. Zobacz, to jest wszystko po prostu poszło w taką niedobrą stronę i to naprawdę nie ma smaku już tak jak kiedyś. I to ci każdy powie. Dokładnie. To już nawet czy pije zielonki, czy nie. To po prostu to nie jest to jedzenie, co było kiedyś. I nie ma takiej wartości. I dlatego też ci ludzie, wiesz, chorują, rozumiesz, bo ty nie możesz nagle zjeść 7 kg jabłek czy czegoś innego więcej, nie? No bo nie da się. Nie da się. A musisz dostarczyć materiał budulcowy i odżywczy, żeby po prostu nie chorować, nie? Jaki jest teraz wysyp tych chorób, tego wszystkiego, skąd to jest? No to jest z jedzenia. No bo z czego innego? Nie? Dokładnie. Z niedoborów, z tego, wiesz, z tego zatoksycznienia, z tego przenawożenia, z tego wszystkiego, bo to nie jest normalne, co się dzieje. No dokładnie. A tutaj, wiesz, to nam wszystko pomaga to odżywić i, wiesz, i wyczyścić, nie? Tak usunąć po prostu to, co nam nie służy, nie? Chlorella to jest taka, wiesz, miotełka, nie? Magnezik. Tak. Ale tak jak wspomniałaś, bo my jesteśmy trzeci dzień, jesteśmy w środku detoksu, pewnie tam dłużej pociągniemy, no ale tak założyliśmy, że będzie 5 dni. Do 3 dni często jest tak trochę trudno dla wielu ludzi, bo po 3 dniach zamyka się układ trawienny. I wtedy, bo ja byłam na detoksie z Ewą Folej holistycznym dla świadomych kobiet, tam się piło soki po prostu. I tam nam tłumaczono właśnie, że 3 dni układ ten trawienny nie ma co jeść, no mądrość organizmu. No nie mam nic do roboty, więc się zamyka i nie ma głodu. Nie ma głodu, bo wiesz, jak my pijemy dłużej zielonki, wtedy to jest inaczej. A ludzie, którzy krócej, wiesz, to jeszcze nie mają tak oczyszczonego organizmu i wiesz, i organizm się dopomina, bo jak już my mamy nasycone tymi elementami, bo to jest potężne bogactwo właśnie i mówię i witaminy, mikroelementów, naprawdę tych pierwiastków, to jest, jak przeczytałam, to mi po prostu aż mnie zatkało, że jest tak no bo dużo. To czytasz jak litanie, nie? Końca nie ma. No dokładnie, dokładnie. Ja powiem Państwu tak, że ja osobiście się niczym, ja nie suplementuję, niczym, ja nie przyjmuję nic oprócz zielonek jako takiego pożywienia, nie mam takiej potrzeby. Ludzie tam się suplementują witaminą D3 i tak dalej. Ja powiem tak, dla mnie witamina D3, ale to jest moje, ja nie, że mówię Wam, że macie tego nie brać, jest energetycznie ciężka. Nie wiem, bo wiesz, ja na czucie to biorę i dla mnie, jak ludzie tam te jednostki piszą, co tam zalecają teraz, wiesz, są pewne mody.
Wiesz, o co chodzi. I tak ludzie biorą. No jak widać, ja będę miała w tym roku 65 lat i widać, że żyję i nie biorę żadnych elementów i całkiem dobrze żyję i mam głowę sprawną, organizuję różne rzeczy, ciągle jestem w ruchu i nie biorę żadnych suplementów, żadnych. Zielonki i elektrody. Mnie jest, właśnie pytam, Ani, ty też zadałaś pytanie, czy coś tam jest, nie? Kochani, chlorofil, który jest zawarty w chlorelli, no właśnie to jest ten cud. Ja dopowiem może, bo 120 chlorelli, jak się jesteście chorym, 120 chlorelli trzeba wziąć jednego dnia, bo ja jak organizowałam ten Sylwester wtedy dla foliarzy i płaskoziemców i padłam z gorączką. Padłam może dlatego, że wiesz, taki organizowałam i chcieli mnie, co niektórzy, przymknąć, dlatego nie organizowała. I tak, nagrałam się taka, wiesz, ojej, bo mi się zielonki skończyły. I Ewelinka, pozdrawiam, będzie oglądała, przyniosła mi te zielonki i ona teraz jest coś chora. Ja mówię, za mało jesz chlorelli, bo ona tam trzeci dzień gorączkuje. I ja też wiem, że jak gorączkuje, to jest błogosławieństwo, bo lęki się i złość nagromadzona uwalnia przez gorączkę. Ale mówię, za mało bierzesz chlorelli, bo Janusz Zagórski, ten z NTV, po trzech dniach miał po anginie. Brał te po 120, bo ona działa jak naturalny antybiotyk. I ja mam też to sprawdzone. Jak dostałam zielonki, to puszczałam tam dziewczyną na detoksie filmik, jak wywijałam cyganeczkę Zosię i moja mała blondyneczko. I Artur mówi, no ty zapomniałaś, że ty byłaś taka chora, ja naprawdę. Ja nie mogłam się zwlec do ubikacji. Jak się im nagrywałam, wiesz, to ktoś tam jak nie ja. I ożyłam i było widać, jak ożyłam. Także wiecie, ja mam aptekę w domu. Zaczyna coś być, ja mam wszystko w zasięgu ręki. I teraz dbam o to, żeby to zawsze było. Nawet zapytałaś mnie, czy tam mam Alabidę. Tak, mam. Bo ja mam ten komplet i jak już się jak kończy, czy ktoś potrzebuje, ja domawiam. I zawsze mam ten swój arsenał, że tak powiem, pod ręką i coś tam na luzie, jeżeli ktoś tak potrzebuje, ponieważ to idzie z Irlandii, to trochę trwa, więc Patty potrzebowała na już, więc pakowałam do kuriera i miała na drugi dzień i tak to mniej więcej wygląda. Co byś powiedziała tym naszym kochanym słuchaczom, takie od siebie swoje, no bo przeszłaś różne doświadczenia i z lękami, bo wielu ludzi jest z lękami, oni biorą te psychotropy, wiesz, te różne rzeczy, a to tak nie do końca działa, nie? Bo jesteś dowodem na to też, że dzięki plasterkom i dzięki zielonej żywności organizm się wyciszył i że tego nie ma. Zielonki dają mi koncentrację, wiesz, jak wypijam rano, to od razu ja czasami mam 100 maili, wiesz, więc no ta głowa musi być taka do rzeczy, żeby odpowiedzieć na te maile, nie? Wiesz co, Zosiu, powiem ci, że powiem ci, że choroba psychiczna, no bo nerwica niestety no jest taką chorobą psychiczną i każda choroba psychiczna, to powiem ci, że to jest okropne, wiesz, bo to jest takie schorzenie, które naprawdę można zwariować. I powiem ci, że ja się nie dziwię, że wiesz, ludzie lądują gdzieś w psychiatryku i tak dalej, bo to jest wytrzymać ciężko samym ze sobą. Tak. I po prostu stajesz się w ogóle kimś innym, naprawdę. I to jest bardzo przerażające i wcale się nie dziwię, że to bardzo często doprowadza do niestety katastrofy, że ludzie po prostu targają się na własne życie i tak dalej, bo ty nie możesz po prostu wytrzymać sama ze sobą, to nie jesteś ty, rozumiesz? Stajesz się zupełnie kimś innym. Ja zawsze byłam taką osobą, która pierwsze co, to szukała jakby pomocy w naturze. Dla mnie leki i lekarze to jest, wiesz, dopiero jak coś się dzieje, nie? No i ta medycyna, no to nasza, no w takich przypadkach, no też się przydaje. No niestety w chorobach przewlekłych trochę gorzej sobie radzi. Tak. Ale w takich nagłych przypadkach to, no to wiadomo, to jest pomocne, ale
Powiem ci, że ja mimo wszystko tego, co się ze mną działo jeszcze na samym początku, to starałam się zachować jakiś zdrowy rozsądek i powiem ci, że ja też byłam u psychiatry, wiesz, ale ja myślałam, że on, wiesz, ze mną porozmawia, powie, że mam, nie wiem, że on zrobi jeszcze jakieś badania, coś tam, ale to nie było rozmowy, Zosia, tam nie ma rozmowy, tam jest po Tabletki. prostu od razu z grubej rury idzie. Tam idą psychotropy łącznie z hormonami i po prostu tam nie ma. Ja mówię do niego, panie doktorze, nie wiem, może mi magnezu brakuje, może potasu, bo to wiesz, jak przy nerwicy masz różne takie objawy somatyczne. Organizm, to się tak naprawdę nic nie dzieje, ale organizm reaguje i masz wrażenie, nie wiem, że zrobić zawał, jakiś udar, nie wiem, no różne rzeczy, ciśnienie skacze, wiesz. I powiem ci, że ja wyszłam od tego psychiatry, kupiłam te lekarstwa. Ostatnio sprzątałam w domu, ja chyba wyrzuciłam nawet, to już tam, nie wiem, 4 czy 5 lat temu było. I powiem ci, że ja mówię tak, ja ich nie będę brała, powiedziałam do mojego męża. I kupiłam sobie magnez, pamiętam wtedy, bo jeszcze zielonek nie było, plasterków, niczego. Brałam ten magnez naprawdę chyba podwójną, potrójną dawkę. I powiem ci, że się uspokoiłam. Ale wiesz, magnez to nie jest wszystko, nie? Dokładnie. No i drążysz. Już też miałam taką fajną panią doktor, tam do niej jeździła, ona też tak leczyła holistycznie, leczy do dzisiaj zresztą, i też tam zioła i tak dalej, ale to dalej nie było to. One ci pomogą, one wiesz, one doraźnie. Uspokajają doraźnie, ale dalej temu organizmowi coś brakuje. I dokładnie. Powiem ci, że ta nerwica jest taka, że ona, wiesz, się uspokoiła bardzo. W moim przypadku, ale czasami, wiesz, daję o sobie znać, tylko że ja ją umiem rozpoznać i sobie mówię, aha, to ty, nie? I wtedy zazwyczaj powiem ci, jęczmień idzie od razu po prostu. Powiem ci, że ostatnio wróciłam, pojechałam z moim dzieckiem, bo oczywiście teraz dzieci to, wiesz, to się nie ubiorą byle gdzie, tylko muszą mieć firmowe ciuchy, nie? Więc pojechałam z nią do Wrocławia na zakupy, ale żeby nie jechać samochodem, bo to wiesz, parking zanim znajdzie, zanim to pojechałam pociągiem. Zosia, ja ledwo wróciłam do domu, tak mi się w głowie kręciło, że po prostu jakaś taka byłam, nie wiem, położyłam się, no miałam straszne zawroty głowy i powiem ci, wypiłam sobie też taką porcję jęczmienia, poleżałam pół godziny i wszystko minęło. Rozumiesz? A normalnie to wiesz, ale to są też takie właśnie objawy, to tak wiesz, wraca ta nerwica, ale to nie jest dla mnie już taki, no taki, jak ja się kiedyś zamykałam z domu i ja z domu nie wychodziłam, że to nie mam takiego strachu, nie? Tylko po prostu wiem, że to jest to i to wiesz, ona jest taka oswojona i ja wiem, że ona kiedyś minie, ale ja powiem ci, że ja już wolę, w ogóle do niej tak ostatnio nie przywiązuję uwagi, bo wiem, że to jest to. I że mi tak naprawdę nic nie jest, nie? Ale zdarzają się też momenty, że no jakby też nie mam tej wiary tak do końca, nie? No bo to różnie, czasami masz gorszy dzień, coś czasami lepszy, to pogoda, to tam różne tam, wiesz, wchodzisz gdzieś między ludźmi, różne energie i tak dalej. Ktoś tam ci, wiesz, też pożyczy coś fajnie fajnego, nie? No, I no. Po prostu to, wiesz, tak. zbija stropu. No ale gdzieś po pewnym momencie, wiesz, zawsze tak, wiesz, wracam do źródła, że tak powiem, nie? No tak. Czyli do zielonki, ostatnio znowu do plasterków, także powiem ci, że jest dobrze, nie? Po prostu, no nie wiem, każdy musi jakby znaleźć na to swój sposób, a uważam, tak. że zielonki i plasterki to jest, tak. to jest najłatwiejszy sposób. Naprawdę najłatwiejszy, najbezpieczniejszy sposób, żeby to robić bez, wspomóc się po prostu bez lekarstw. I można naprawdę spróbować, nawet można to brać z lekarstwami, to nic nie szkodzi. Może będzie tak, że ktoś po prostu z czasem zrezygnuje z tych lekarstw, nie wiem, ale... Bardzo często, przepraszam cię, rezygnują tak. sami, ponieważ czują po tak, używaniu że to, zielonych, że już nie tak. potrzebują. Dosłownie tak, wywaliłem, także, także one w niczym nie przeszkadzają, w niczym nie kolidują, możesz brać tak. tabletki na cokolwiek i one naprawdę, a z biegiem czasu, jak się uzupełnią te niedobory i to wszystko i odżywi się ten organizm, te toksyny, tak. te metale ciężkie się wypłuczą z tego organizmu, że może rzeczywiście
nie będzie potrzeba już tych lekarstw więcej, nie? No dokładnie. Także wiesz, no każdy ma jakąś taką swoją drogę, ja mam taką i ja uważam, że to jest naprawdę, życie mi po raz kolejny pokazało, że to jest to, nie? Że ja nie powinnam tego dawać walkowerem, w sensie wiesz, nawet jak jest dobrze, to pij. Tak, dokładnie. Nie? Będzie na zaś. No, a może już będzie tak, że nie trzeba będzie tego na zaś, nie? Także, także fajnie. A teraz w ogóle naprawdę, jak zaczynałyśmy to nie było takiej tyle ludzi, nie? Tak. No bo wiadomo, teraz się stworzyła grupa i tak dalej, ale bardzo fajnie to jest, bo wiesz co, bo powiem ci, że to jest nawet tak głupio przed kimś, wiesz, nawet jak nie masz z kimś kontaktu, że ona mogła, a jak nie, nie? I teraz ty się wypowiadasz, no i co ja mam powiedzieć, że zawaliłam czy coś, nie wiesz. Także fajnie, że taka się stworzyła grupa. Grupa taka ludzi, fajna, tak. Że to można się wspierać i że wie, że tam ktoś gdzieś jest i też pije i że no tak, że takie tuż to wsparcie po prostu, nie? Tak, no tak. A to jest bardzo bardzo ważne. Fajne, wiesz, efekty. Dlatego jak mi przyszedł ten pomysł, to od razu poczułam to, żeby zrobić to grupowo. Część tam ludzi gdzieś tam dołącza, korzysta i jest okej, bo to my stworzyliśmy ten start, że tak powiem, i energia nas otuliła. Jestem święcie przekonana, że mamy wsparcie, prowadzenie tej najwyższej energii, żeby się oczyścić. Ja też czuję się pusto. Artur dzisiaj od niepamiętnych czasów puścił muzykę taką, no bo jakiś czas puszczał inną, a taką wesołą dzisiaj, wiesz, to oddam ci serce, oddam ci siebie, kochana. I wiesz, wtedy ćwiczymy i dajemy już jakoś, my tym emanujemy i idzie, wiesz o co chodzi, idzie to na ludzi. I kochani, to co wy macie w sobie, czym emanujecie, to jest wokół was. Także dołączajcie do zielonego detoksu, jeżeli macie życzenie, a pewnie nie pierwszy, to był pierwszy taki, pierwsze moje takie dziecko, 5-dniowy. Ania robi na wczasach takie detoksy, oni wyjeżdżają gdzieś tam do Czorsztyna, więc tutaj jeżeli chcecie, jeżeli nie możecie wytrzymać na samych zielonkach, można sobie tam wypić jakiś sok, to nie jest tak, że się katujemy, nie? Ale mamy na pewno te elementy, o których mówi Patrycja, witaminy, wszystko mamy, organizm dożywiony, nie potrzebuje energii na trawienie, brzuszek zaczyna się rano, co każde rano puściejszy robić, aż jest, wiesz, aż tak fajnie. No i jak zaczniemy te pasożyty jeszcze pójdzie, no to ja spróbuję, bo ja na detoksie jeszcze nigdy nie robiłam pasożytów, wiesz. Podejrzewam, że będzie to łatwiejsze, szybciej się je wytnie, z większym skutkiem, no bo one gdzieś tam przesmychają się do jedzenia, a zielonek nie lubią, bo zielonki ich wypędzają. Tak, no my też, wiesz, mamy styczność ze światem zewnętrznym. Ja mam na przykład psa, no każdy ludzi ma psa, mają zwierzęta, koty jakieś tam, no to już jest źródło kolejnego zakażenia, wiesz, idziesz do sklepu, klamki, wózki, koszyki, no nie jesteś w stanie. No, nie jest to też tak, że ty raz zrobisz odrobaczenie i masz święty spokój. Nie, to tak, wiesz, to tak nie działa też, nie? Oddychamy, zobacz, jakim powietrzem oddychamy też, nie? To wszystko, także to wiesz, to cały czas trzeba po prostu pamiętać o tym i mieć tam z tyłu głowy, psa idziesz za pół roku, nie wiem, zaraz na rok szczepić coś tam, no to on już tabletkę na odrobaczenie, nie? A ty kiedy raz, ostatni raz się odrobaczałeś? No dokładnie, nie? Dokładnie. No. Wiesz, że ludziom nie przychodzi do głowy, oni myślą, dużo ludzi myśli, że tylko zwierzęta mają. Ja mam pasożyty? No a nie, wszyscy mamy, jak profesor Michał Tombak, ja byłam na oczyszczaniu na żywo, wtedy w Ustroniu jeszcze, mówił, wszyscy mamy i nie da rady się pozbyć całkowicie, tylko my musimy taki organizm doprowadzić do takiego stanu, żeby żyć z nimi w symbiozie, nie żeby był przerost. Przerost kandydy czy pasożytów, bo ludzie mówią, ja kupuję eko, bio, a to pasożyty zjadą sprytne, one zjedzą co najlepsze, a my jemy ochłapy. No tak, tak naprawdę, to tak taka jest prawda. Na przykład powiem ci, Zosiu, że ostatnio też tam
słyszałam coś takiego, że na przykład człowiek może mieć tasiemca i to nie jest prawda, że jak się ma tasiemca, to jest się szczupłym. Wcale nieprawda. Oczywiście. Oczywiście, może jak się ma, nie wiem, z 10 czy ile całe stado, to może i tak, ale wiesz co, ale jeżeli tam jest jeden tasiemiec czy dwa, to wcale się nie jest szczupłym, bo tak naprawdę on zawiera, wiesz, te wszystkie witaminy, Odchody, które nas to wszystko. odżywiają, a nam zostają tylko te najgorsze rzeczy i ten organizm, Tak. no, chcąc się przeżyć, ratować, to je te najgorsze rzeczy, które nas niestety, ale tuczą, nie? Zatruwają. I po prostu większość ludzi, którzy mają tasiemca, niestety mają nadwagę, nie? I to nie jest właśnie prawdą, że mając tasiemca można być cienkim, nie? No, no, Tak, można, ale tak. jak masz tam całe stado, nie? A nie wiesz, tam 10 czy 12, ale jeden czy tam dwa, a nie jesteś w stanie wiedzieć, no bo skąd wiesz, bo on też, jemu też nie jest w interesie, żeby, słuchaj, ciebie zabić, tylko żebyś ty przeżyła, więc on ci też nie będzie Dokładnie, robił jesteś jakiś tam, żywicielem. tak, a więc, no ale tak toksyny wydala i one nas, no niestety, zatruwają. Dokładnie. Zresztą po co nam jakiś pasażer na gapę, nie? No Na nasz koszt. właśnie. Więc trzeba A się ich, no, pozbywać po prostu i tyle, nie? No. Wiesz, jak ja Już. Trzeba mieć, rozpoznaję na i trzeba przykład? mieć tego świadomość przede wszystkim, nie? Trzeba mieć Tak. tego świadomość, że tak jest. I to nie jest Tak, że nic to, wszyscy to mamy nienormalnego. i trzeba przynajmniej dwa, Tak. trzy razy w roku się Tak. odrobaczać. I że to nie jest Tak. wcale jakaś tragedia, bo to nie jest Nie. żadna tragedia. Są kapsułki ziołowe, które się łyka. Tak. I jak zobaczę właśnie na detoksie, jak to będzie wyglądało. Powiem ci, jaki ja mam czujnik, Patti. Na przykład zachciewa mi się czegoś słodkiego. Ja jeżeli już jem coś słodkiego, to beza lubię. Takie jest kostka alpejska, takie ciastko i taki napad. I tak jak raz mi się zachce, no to wiesz, jeszcze okej, okay, ale jak drugi raz, to już liczę miesiące, wiesz? Aha, już kandida się dopomina, bo to kandida Tak. się dopomina, już Tak. jest przerost i szybciutko zamawiam te kapsułki ziołowe na robale i robię. No, Także nie, nie, kochani, to wiesz, to nie ma tutaj co się oszukiwać, tylko po prostu, no tak jest życie, no i wiesz, to po prostu te robaki zawsze były częścią naszego życia i zawsze będą i tu nie ma co, wiesz, mydlić sobie oczu, nie? A ludzie to, że nie chcą przyjmować do wiadomości, no to nie wiem, no w jakim świecie żyją, ale... Ale wiesz, ale tak jest. I no i po ale prostu trzeba sobie z tym nauczyć się radzić, nauczyć po prostu sobie pomagać i zwalczać, nie? A to ziołowe pastylki zwalczasz, a wiesz, chlorella ci te toksyny, bo to jest bardzo ważne, tak. bardzo ważne, że jak one umierają, no to niestety, no to takie trupy, nie? Więc No one się ktoś musi rozkładają wyprowadzić te i te trupy. toksyny, tak, i te toksyny pomaga pozbierać bardzo dobrze chlorella i po prostu i niezbędny to jest element tego odrobaczania też, nie? Tak. Poza tym, wiesz, jest bardzo dużo guzów, jak wiemy. Ludzi dużo mają gdzieś tam zmiany na jajnikach, gdzieś tam lekarz diagnozuje, wiadomo co, najlepiej wyciąć. Wycinają i lekarz rozcina takiego guza, a to był zdechły pasożyt, który się otorpił. Tak, Wiesz, takich rzeczy jest bardzo dużo i ludzie tak łatwo poddają się, wiesz, i ja wiem, że ze strachu, sama wiesz, jak to jest ze strachem, co potrafi zrobić, ale tak jak mówisz, my już wiemy, my mamy tą batalię, że tak tak, powiem, świadomość. bardzo ważna jest też świadomość tego, nie? I to No, tego też trzeba zacząć. No, wiesz, trzeba sobie uświadomić, jak jest tak naprawdę. No a narzędzia też są do tego, żeby to, wiesz, używać. zwalczyć, nie? Zwalczyć i sobie pomóc. Także tylko po prostu trzeba, no mówię, ta świadomość i po prostu i te narzędzia, które mamy, i naprawdę to ciało nasze jest zaprogramowane, żeby żyć i żeby się samo naprawiać. Bo, no bo taka jest prawda, nie? Bo to ciało jest naprawdę zaprogramowane naprawdę na długie lata. No a to, że my go zanieczyszczamy i że żyjemy w takim środowisku, no to po prostu Tak. trzeba mu pomóc, żeby ono samo się jakby naprawiło, nie? I Naprawiło, żeby dokładnie. odżywiło. Więc my tutaj mamy doskonałe narzędzia. I trzeba z tego korzystać.
Fajnie, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci za tą cudowną rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Witaj Madziu, witaj Malwo, witaj Małgorzata. Pisze straszne, że Kandida jest tak mądra, że nas kusi na słodkie. Ona jest mądra, ale ona nam, przynajmniej mi, daje cynk. Ej, zobacz, kiedy robiłeś robaki, bo ja nie jestem słodkara, że tak powiem, i jak mnie tutaj raz kusi i drugi, o ulala, coś już jest nie tak. Więc dbajmy o to. Dbajmy o to i miejmy świadomość, że nie ma chorób nieuleczalnych. To jest moje zdanie. Są nieuleczalni ludzie. Ich, ja nie mówię o takich stanach wycieńczenia, że ktoś się doprowadzi, wiesz, że już nie ma co regenerować, choć są cuda tak zwane, wiesz, nie możemy nigdy przekreślić nic, bo śliną zakrztusiłam. W boskim planie nie ma chorób, więc wiesz, może być tak zwany cud, że stan tak zwany beznadziejny może być również cofnięty, ale miejmy tego świadomość, że choroba bierze początek tu, a nie w ciele. Każda choroba ma początek w głowie z naszych programów. To, co mówimy z Pati, że robiłyśmy sobie reset głowy, to są energetyki Aeon, tylko dwie paczki tych plasterków potrzeba. 14 dni, śpi się taką, ja to robię tą opaskę, mam nagrany film, jak się przykleja tą opaskę, na drugi dzień się ściąga i znowu się idzie z nią spać i tak 14 dni. To nie jest nic nadzwyczajnego. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, ja tu puściłam na pasku informacje. Jeżeli będziecie chcieli się coś zapytać do Patrycji, to ją też znajdziecie i ewentualnie możecie jakieś prywatne pytanie zadać. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo nie ma nic lepszego niż taki prawdziwy, żywy przykład, bo myśmy się poznały właśnie przez internet, przed plasterki, a dopiero później na żywo. I pomogło Tobie, pomogło mnie i będę, jak to się mówi, chwalić i sławić, bo jest to proste, naprawdę proste. Także dziękuję Ci, kochana Patti, i dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszamy o 19 na kanał Studio Odnowa Zosi Golis, bo na tamtym kanale transmituję na żywo z moimi detoksantkami, więc będziemy się dzisiaj dzielić refleksjami, czy się skusiły, czy nie skusiły, czy wytrzymały, bo dziś jest połowa detoksu. Ela pisze, witam serdecznie, jestem tu pierwszy raz, rezonuję zielonkami, ale nie znam plasterku. To warto poznać. Ania Pietraszek, witaj kochanie, już kończymy i zapraszamy o 19 na studio Odnowy Zosi Golis, jest nowy kanał i tam transmitujemy na żywo zielonkowo. Przytulam, I love you, pa, dzięki pani. Pa, pa, dzięki. Do następnego razu, pa. No, do następnego, pa.